Harika. W imieniu organizatorów Klubu Gazety Polskiej, jak również koła Radia Maryja w Berlinie, a także osoby prywatnej, która bardzo pomogła nam zorganizowaniu tego spotkania z panem redaktorem, panu Kamilowi Kisielowi, bardzo dziękuję za ułaskawienie czy umożliwienie właśnie spotkania. Co do przedniego spotkania, zaczniemy może od Andrzej, proszę. Również rodzina Radia Maryja wita pana redaktora. Zanim oddamy panu głos, będzie pan mówił dłuższą chwilę na pewno, zajmie pan nas. Chcieliśmy zacząć to spotkanie utworem, który napisał nasz artysta berliński, Polak mieszkający w Berlinie. Słowa są głębokie, nawiązują do tego, co się dzieje w Polsce, jak wygląda Polska i myślę, że to będzie trafne rozpoczęcie naszego spotkania. Ale... Krzysiu? Startujemy. Nie, ja już wyłączyłem, nie wiedziałem, że tak rozpoczęcie. Dobrze, zrobimy tak, że puścimy to na koniec. Przepraszam bardzo. Ja witam jeszcze raz pana rektora bardzo serdecznie, witam wszystkich gości, którzy przybyli na nasze spotkanie i pomimo tej pięknej pogody, decyzję, którą państwo podjęliście, będąc tu z nami, na pewno jest dobra, słuszna, bardzo dziękujemy. Witam gości ze Szczecina, z Klubu Gazety Polskiej, witam gości z Hamburga, z Gazety Polskiej, jak i z Klubu Gazety Polskiej Berlin Danym. Pan rektor Maniewicz jest właśnie publicystą wielu tygodników, m.in. Gazety Polskiej, naszego dziennika, naszej Polski najwyższego czasu. Jest stałym prelekcjonistą Radia Maryja i Telewizji Trwam. Temat naszego spotkania jest widoczny na plakacie naszym. Polska wobec kryzysu. Symbolicznie pokazuje tą zieloną wyspę, którą nam się próbuje wmówić, która wpada w wir kryzysu europejskiego, a samotny pływak próbuje uciec z tego kryzysu. Zobaczymy, jakimi powiedzmy metodami i sposobami usłyszymy dzisiaj, jak to można łatwo zrobić. Na początku będzie właśnie prelekcja pana rektora, potem będzie możliwość zadania pytań, a po spotkaniu, po około półtorej godzinie, dwóch godzinach, będzie można uzyskać autograf osobisty pana rektora do książki, którą właśnie można było kupić. Można jeszcze parę egzemplarzy kupić. Jest tam parę pozycji, które są warte przeczytania. Ja oddaję głos panu rektorowi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Klubowi Gazety Polskiej, bardzo dziękuję Kołu Radia Maryja za uprzejme zaproszenie mi i panu Kamilowi Kisielowi, jego rodzicom, którzy bardzo wiele życzliwości mi okazali. Państwu dziękuję za obecność. Rzeczywiście to, że mimo takiej pogody państwo tu jesteście, bardzo mi pochlebia i postaram się nie zawieść państwa oczekiwań. Jak już powiedział mój przedmówca, tematem mojej prelekcji jest Polska bez kryzysu. Kiedy słyszymy słowo kryzys, kojarzy to nam się przede wszystkim z jego aspektem ekonomicznym i słusznie, dlatego że on jest najbardziej widoczny, on jest najbardziej brzemienny w skutki i dotyka każdego osobiście w taki czy inny sposób. Ale to nie wyczerpuje całości zagadnienia, dlatego że kryzys ma również swój aspekt polityczny, zwłaszcza w warunkach Polski, gdzie na ten ogólnoświatowy mechanizm nakłada się jeszcze dodatkowo pewna polska specyfika nie występująca w innych krajach albo wcale, albo nie występująca w innych krajach w takim natężeniu. I ten aspekt polityczny też postaram się przedstawić, ale to też nie wyczerpuje jeszcze całości zagadnienia, ponieważ kryzys ma również swój aspekt moralny w postaci kryzysu przywództwa i ten aspekt moralny też postaram się przedstawić. Ale zacznę oczywiście od aspektu ekonomicznego, a właściwie od aspektu finansowego, bo od tego się wszystko zaczęło. Ten kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 roku, trwa nadal i przekształca się na naszych oczach, czy może się przekształcić w kryzys gospodarczy o charakterze trwałym. Ale żebyśmy lepiej zrozumieli mechanizm tego kryzysu, musimy się
musimy nabrać do tego dystansu, musimy się cofnąć w czasie. Jest takie porzekanie w Polsce, że spoza drzew nie widać lasu. To jest taka przestroga, żeby się nadmiernie nie koncentrować na szczegółach, bo jeśli ktoś nadmiernie się koncentruje na szczegółach, to może nie zauważyć całości. Spoza drzew nie widać lasu. Zatem, żeby dostrzec las, musimy się trochę cofnąć. Wtedy liści może już wszystkich detalicznie zobaczymy, ale za to obejmiemy wzrokiem całość. I taki zabieg proponuję, żebyśmy się cofnęli w czasie do dnia 15 sierpnia 1971 roku. Ponieważ tego dnia właśnie miało miejsce wydarzenie, którego odległe skutki świat, a w każdym razie spora jego część, odczuwa w postaci kryzysu finansowego. Tego dnia amerykański prezydent Richard Nixon ogłosił, że Stany Zjednoczone odstępują od porozumienia w Bretton Woods. Porozumienie w Bretton Woods zostało zawarte w 1944 roku i jego celem było ustanowienie nowego ładu finansowego na okres powojenny, dlatego że dotychczasowy ład finansowy na świecie został zniszczony na skutek wojny. Wojna bowiem wywołuje chaos we wszystkich dziedzinach życia, a przede wszystkim w dziedzinie finansowej, dlatego że wojna jest przedsięwzięciem szalenie kosztownym. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, żadnych wojen już nie ma, na szczęście. Zgodnie z wyjaśnieniem, jakiego w swoim czasie udzieliło słuchaczowi Radio Erewań. Słuchacz zaniepokojony zadzwonił do Radia Erewań, pytając, czy będzie wojna. Na co Radio Erewań mu odpowiedziało, że wojny oczywiście nie będzie, natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamieniu. Więc wojen dzisiaj już nie ma, są tylko operacje pokojowe, misje stabilizacyjne, ewentualnie kinetyczne operacje militarne, ale to nie są żadne wojny, to są zupełnie inne rzeczy. Ale mimo, że to nie są wojny, to nadal są to przedsięwzięcia kosztowne. Na przykład misja stabilizacyjna i operacja pokojowa w Iraku i Afganistanie kosztuje tylko rząd Stanów Zjednoczonych, a przecież inne państwa też biorą w tym udział, więc tylko rząd Stanów Zjednoczonych kosztuje około 300 milionów dolarów dziennie. To wyobraźmy sobie, co by się tam działo, gdyby tam była wojna. Na szczęście dzisiaj żadnych wojen nie ma, więc, ale i te operacje pokojowe też są kosztowne, a druga wojna światowa to była wojna i to w dodatku światowa. Więc nic dziwnego, że ten dotychczasowy ład finansowy został zniszczony wskutek wojny i pod koniec wojny państwa wojujące i niewojujące zebrały się w miejscowości Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych, żeby ustanowić nowy ład finansowy na okres powojenny. Podstawą tego nowego ładu finansowego została waluta amerykańska, czyli dolar. Dwie przyczyny się na to złożyły. Dolar i wtedy, i dzisiaj jest walutą światową, światową walutą transakcyjną. Stany Zjednoczone ciągną z tego tytułu pokaźne korzyści i bardzo tego pilnują, żeby dolar nie stracił tej pozycji światowej waluty transakcyjnej. Jak Państwo pamiętacie, Saddam Hussein, wróg całej postępowej ludzkości, był tak perfidny i podstępny, że wyprodukował broń masowego rażenia, ale nigdzie nie można było jej znaleźć. Wywiady całego świata zachodziły w głowę, gdzież on mógł tę broń masowego rażenia ukryć. Pojawiły się nawet fałszywe pogłoski, że została ona ukryta na pomalowanym na czarno okręcie, który pod osłoną nocy pływa po morzach i oceanach, ale tego okrętu też nie można było nigdzie zlokalizować. I dopiero pan redaktor Bronisław Wilsztajn, nie ruszając się z Warszawy, jednym rzutem oka spenetrował prawdę, że straszliwy Saddam Hussein ukrył broń masowego rażenia w miejscach niemożliwych do wykrycia. No to wszystko się wyjaśniło w jednej chwili. Wszystko się wyjaśniło w jednej chwili, ale nie to zgubiło Saddama Husseina. Nie to. Zgubiło go dopiero to, że zaczął się odgrażać publicznie, iż w transakcjach eksportu ropy przejdzie na euro, odstąpi od dolara, przejdzie na inne waluty. Jak się Państwo domyślacie, takiej zbrodni świat już tolerować nie mógł. W związku z tym Saddam Hussein został schwytany
powieszony, żeby już nikomu więcej nie przychodziły do głowy takie oryginalne pomysły. Więc to była pierwsza przyczyna, dla której waluta amerykańska, czyli dolar, został podstawą tego nowego ładu finansowego ustanowionego w Bretton Woods. Druga przyczyna była jeszcze chyba ważniejsza niż ta pierwsza. Otóż jeśli nie brać pod uwagę franka szwajcarskiego, to w 1944 roku dolar amerykański był jedyną walutą na świecie respektującą standard złota. Standard złota to jest zobowiązanie, które przyjmuje na siebie emitent pieniądza papierowego, że na każde żądanie wymieni go na złoto według ustalonego parytetu. Wprawdzie od roku 1933, kiedy to prezydent Roosevelt znacjonalizował zasoby złota w Stanach Zjednoczonych, dolar nie respektował standardu złota w stosunkach detalicznych, to znaczy nie był już wymieniany na złoto w stosunkach detalicznych, ale zachował wymienialność w wielkich transakcjach międzynarodowych na sztaby złota. Więc przynajmniej częściowo respektował standard złota. Dolar to była inna nazwa najpierw jednej dwudziestej, a w 1971 roku już jednej trzydziestej uncji złota. Uncja złota kosztowała w 71 roku 30 dolarów. Dzisiaj kosztuje prawie 1800. To pokazuje, jak daleko żeśmy odeszli od tamtych czasów. No ale wtedy tak było, jak było. I te dwie przyczyny złożyły się na to, że dolar stał się podstawą nowego ładu finansowego ustanowionego w Bretton Woods. I ten ład finansowy funkcjonował w miarę poprawnie do połowy lat 60. W połowie lat 60. pojawiły się wielkie ilości waluty amerykańskiej poza granicami Stanów Zjednoczonych i w zależności od tego, gdzie geograficznie wystąpiły te zbiorowiska waluty amerykańskiej, nazywane były albo eurodolarami, albo petrodolarami. Co to były eurodolary i skąd się wzięły? Jak Państwo pamiętacie, po II wojnie światowej rząd amerykański wystąpił pod adresem państw europejskich z taką ofertą pomocy w odbudowie gospodarek ze zniszczeń wojennych, zwanej potocznie Planem Marszala. Polska też była adresatem tej oferty, ale Józef Stalin, ojciec narodów, chorąży pokoju, nie pozwolił nam tej oferty przyjąć, w związku, podobnie jak innym państwom socjalistycznym. W związku z tym ta oferta praktycznie została ograniczona do państw zachodniej Europy. Plan Marszala zasadzał się na dwóch takich elementach. Po pierwsze, rząd amerykański stawiał do dyspozycji rządów objętych, krajów objętych tym planem, wielkie ilości amerykańskich towarów. Ze sprzedaży tych towarów rządy państw korzystających z planu Marszala czerpały środki na odbudowę gospodarek ze zniszczeń wojennych, a przy okazji sprzedaż tych towarów na rynku wewnętrznym dynamizowała gospodarkę, nakręcała koniunkturę, przyczyniała się do szybkiego tempa. Drugim elementem planu Marszala było stworzenie całego systemu przywilejów dla towarów pochodzących z krajów nim objętych w dostępie na rynek amerykański. Praktycznie biorąc, rynek amerykański został otwarty na oścież dla towarów pochodzących z krajów objętych planem Marszala. W rezultacie działania planu Marszala gospodarki krajów zachodniej Europy, w tym niemiecka, to Państwo jeszcze lepiej wiecie ode mnie, bardzo szybko się ze zniszczeń wojennych odbudowały. Nie tylko się odbudowały, ale wkroczyły w okres bardzo dynamicznego rozwoju, takiego boomu powojennego. I nie tylko strumień towarów amerykańskich płynął przez Atlantyk do Europy, ale coraz większy strumień towarów europejskich płynął przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych, korzystając z nieograniczonego dostępu na amerykański rynek, a odwrotnie płynęła do Europy rzeka dolarów, coraz też większa, bo wszystkie te transakcje rozliczane były w dolarach. I to były eurodolary. Petrodolary natomiast wzięły się stąd, że pod koniec II wojny światowej, a zwłaszcza po jej zakończeniu, nastąpił gwałtowny rozwój motoryzacji, gwałtowny rozwój komunikacji lotniczej, co spowodowało takie skokowe zwiększenie zapotrzebowania na ropę naftową. A bez względu na to, jakie państwo importowało ropę, to wszystkie te transakcje eksportu ropy były rozliczane w dolarach. W związku z tym w posiadaniu krajów naftowych znalazły się wielkie ilości waluty amerykańskiej, tak zwane petrodolary. I eurodolary i petrodolary
stwarzały pewien problem dla rządu amerykańskiego, bo im więcej tych dolarów się znajdowało w obiegu światowym, w obiegu międzynarodowym, rząd amerykański, żeby podtrzymać parytet dolara, musiał co pewien czas rzucać na rynek coraz większe ilości złota z amerykańskich rezerw kruszcowych, żeby ten parytet dolara utrzymać. I to budziło krytykę w Stanach Zjednoczonych. Ci krytycy opowiadali, że cały świat korzysta z tego, że ten ład finansowy jest stabilny, bo rzeczywiście był stabilny, ale tylko Stany Zjednoczone muszą ponosić tego konsekwencje. Co prawda Stany Zjednoczone korzystają z tego, że dolar jest walutą światową, ale ci krytycy o tym już nie pamiętali. Widzieli tylko to, że rząd amerykański rzeczywiście musiał rzucać na rynek coraz to większe ilości złota z amerykańskich rezerw. I kiedy w 1971 roku kilka państw europejskich oświadczyło, zagroziło, że zażądają wymiany wszystkich swoich eurodolarów na amerykańskie złoto, prezydent Nixon uznał, że zabawa posuwa się za daleko, że to może zagrozić amerykańskim rezerwom i 15 sierpnia 1971 roku ogłosił, że Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia z Bretton Woods. Ta decyzja miała i ma ogromne konsekwencje dla świata, dlatego że od tego dnia świat odszedł od standardu złota. Co to oznaczało? Że w obiegu pojawiły się puste waluty o płynnych kursach, czyli tak zwany pieniądz fiducjarny. Ten przymiotnik fiducjarny pochodzi od łacińskiego słowa fides, które oznacza wiarę albo zaufanie. I definicja pieniądza fiducjarnego jest taka, że on ma wartość, ponieważ ludzie myślą, że ma wartość. Naprawdę nie ma żadnej wartości, ale jak ludzie tak myślą, że ma, no to niech tak myślą. To jest zresztą ciekawy problem dla filozofów i moralistów, bo pieniądz uważany jest za esencję materializmu, a tu się okazuje, że ta esencja materializmu trzyma się na cienkiej nitce ludzkiego zaufania. Właśnie, ale my się tym problemem nie będziemy tutaj go roztrząsać, bo z naszego punktu widzenia jest ważniejsze co innego, że z chwilą pojawienia się pieniądza fiducjarnego w obiegu jako jedynego środka pieniężnego już upadła ostatnia bariera hamująca chciwość banków emisyjnych i w ogóle banków. Żeby lepiej zrozumieć mechanizm, w jaki sposób banki czynią zadość swojej chciwości, musimy wrócić do podstawowego pytania, co to jest bank. Ja wiem, że to jest głupie pytanie, każdy wie, co to jest bank, ale głupie pytania czasami trzeba zadawać, dlatego że odpowiedzi na głupie pytania bywają szalenie inspirujące. Na przykład w XVIII wieku pewien holenderski astronom zadał arcygłupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno. Okazało się, że wcale nie jest łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Innym astronomom odpowiedź na to pytanie zajęła aż 100 lat. A przy okazji wyjaśniło się, że wszechświat nie jest nieskończenie wielki. Także ja, ośmielony tym precedensem, wracam do głupiego pytania, co to jest bank? No, co to jest bank? Każdy widzi. To jest magazyn do przechowywania cudzych pieniędzy. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas ma po 100 kg złota. Ja wiem, że to nieprawda, ale co na szkoleń sobie wyobrażamy? No więc mamy po 100 kg złota, ale nie chcemy trzymać tego w domu, bo złodzieje tylko na to czekają. Można tylko złoto, ale i życie albo zdrowie stracić. Więc chętnie zanosimy to nasze złoto do wyspecjalizowanego magazynu, gdzie są kasy pancerne, tam kraty, uzbrojeni strażnicy, monitoring z policją, gorąca linia. I bank chętnie przyjmuje nasze złoto, bierze w depozyt na przechowanie. I kiedy zanosimy to nasze złoto do banku, to bank nam wydaje kwit magazynowy, że przyjął złoto na przechowanie. Ten kwit nie jest pieniądzem, bo ten pieniądz, nasze złoto, leży tam w sejfie. Ten kwit jest tylko substytutem pieniądza, on wyraża go tam. Ale więc jeśli byśmy chcieli na przykład kupić sobie dom, czy kupić sobie samochód, to możemy oczywiście pójść z tym kwitem do banku, wydobyć część, czy tam całość tego naszego złota, zanieść do sprzedawcy domu, czy do sprzedawcy samochodu, ale też możemy tego nie robić, możemy wręczyć temu sprzedawcy ten kwit i on go przyjmie z pocałowaniem ręki i dalej już sobie poradzi. Więc powiadam, ten kwit nie jest pieniądzem, on jest tylko substytutem pieniądza, ale
za jego pośrednictwem można regulować zobowiązania, czyli mówiąc potocznie, można nim płacić. I jeżeli banki wypuszczają tylko tyle kwitów, ile rzeczywiście mają depozytów, to to się nazywa systemem 100% rezerwy bankowej. Ale banki myślą sobie tak. No przecież wszyscy się nie zgłoszą jednocześnie po to złoto. A ponieważ tymi kwitami można płacić, można kupować za nie ropę, broń, żywność, nieruchomości, stal i tak dalej, to my wypuśćmy trochę więcej tych kwitów, puścimy je w obieg i zanim się ktokolwiek zorientuje, to sobie zarobimy. I tak robią. Jeżeli banki wypuszczają więcej kwitów niż mają depozytów, to to się nazywa systemem częściowej rezerwy bankowej albo systemem rezerw cząstkowych. I dzisiaj wszystkie banki pracują w systemie rezerw cząstkowych. Co to znaczy? Banki pracujące w systemie rezerwy częściowej wypuszczają kwity fałszywe. No bo kwit opiewający na depozyt, którego nie ma, jest fałszywym dokumentem. To jest poświadczenie prawdy. Problem polega na tym, że nie wiadomo, które kwity są fałszywe, bo wszystkie są takie same. To, które są fałszywe, to by się wydało, gdyby wszyscy posiadacze tych kwitów zgłosili się tego samego dnia, w tej samej chwili po odbiór depozytu, to dla kogoś, kto by stanął na końcu kolejki, już by depozytu zabrakło i ten kwit by się okazał fałszywy. Ale z góry nie wiadomo, kto na końcu kolejki stanie, to po pierwsze, a poza tym sama taka możliwość jest tylko teoretyczna czysto, prawda? Więc wydaje się, że jest bezpiecznie. Banki, z tego wynika, że banki posiadły tajemnicę wypłukiwania złota z powietrza. No bo wypuszczają, wyprodukują kwit fałszywy, a tu prawdziwe złoto za to dostają. Więc wypłukują złoto z powietrza. Zresztą nie muszą nawet kwitu fałszować, bo pieniądz gotówkowy, taki jaki znamy, to jest zaledwie około 20% pieniądza obiegowego. Reszta pieniądza obiegowego ma postać albo zapisów księgowych, albo impulsów elektronicznych. To nawet żadnych kwitów nie ma, tylko tam jakieś zapisy albo impulsy w komputerze. No więc tym bardziej złoto, on kliknie taki w komputer i sypie mu się złoto. No to jak można wypłukiwać złoto z powietrza, to co my tu robimy? Biegnijmy wypłukiwać złoto, to przynajmniej sobie rozwiążemy własne problemy socjalne. Ale zanim to zrobimy, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy złoto rzeczywiście w powietrzu jest. Bo doświadczenie życiowe nam podpowiada, że złota w powietrzu nie ma. Inna rzecz, że na doświadczeniu życiowym też tak nie możemy do końca polegać, bo na przykład doświadczenie życiowe podpowiada nam, że zawsze umiera kto inny. Ale w tym przypadku chyba możemy doświadczeniu życiowemu zaufać, a ono nam podpowiada, że złota w powietrzu nie ma. No dobrze, w powietrzu złota nie ma, a to skąd banki złoto wypłukują? Bo że wypłukują, to rzecz pewna. Musimy to miejsce znaleźć, bo inaczej nie będziemy mogli zasnąć. Na trop tego miejsca naprowadza nas takie zjawisko, które się nazywa inflacją. Zgodnie z prawem podaży i popytu, jeżeli na rynku rośnie ilość jakiegoś towaru, a ilość innych towarów nie rośnie albo wcale, albo nie rośnie tak szybko jak tamtego, to pogarszają się proporcje wymiany tego towaru, którego ilość gwałtownie rośnie, na te wszystkie inne towary. I z tego punktu widzenia pieniądz jest takim samym towarem jak każdy inny. On tylko się lepiej nadaje od innych do porównywania wartości różnych towarów. W przeciwnym razie w ogóle by nie było używany, bo sam przecież żadnej wartości nie ma. Więc jeżeli na rynku przyrasta ilość pieniądza, bo banki zaczynają produkować ten pieniądz fiducjatny. Jak Państwo pamiętacie, kilkanaście lat temu nastąpiło takie tąpnięcie na giełdach Dalekiego Wschodu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zalepił to, zaklejtował to złotym plastrem, żeby nic nie było widać, ale przy okazji wydało się, że na giełdach światowych obraca się sumami pieniężnymi, które mniej więcej ponad dwukrotnie, prawie trzykrotnie przewyższają wartość bogactwa, jakie w ogóle istnieje na Ziemi.
I to była informacja o skali produkcji pieniądza fiducjarnego. Więc jeżeli ilość pieniądza, od tamtej pory to się mogło tylko pogorszyć, więc jeżeli na rynku gwałtownie przyrasta ilość pieniądza, a ilość innych towarów też przyrasta, ale nie tak szybko, to zgodnie z prawem podaży i popytu pogarszają się proporcje wymiany pieniądza na te wszystkie inne towary, czyli mówimy potocznie, że rosną ceny wszystkich towarów, bo one wszystkie są wyrażone w pieniądzu. I to jest inflacja. Jeżeli mówimy, że inflacja wynosi, dajmy na to, 10% rocznie, to znaczy, że banknot 100 złotowy, czy tam 100 euro, który 1 stycznia był wart 100, 31 grudnia jest wart już tylko 90. To znaczy, że każdemu posiadaczowi każdego takiego banknotu i innych nominałów odpowiednio też, ktoś bez przerywania snu ukradł 10 złotych czy tam 10 euro. I to jest odpowiedź na pytanie, skąd banki wypłukują złoto? Nie z powietrza, bo go tam nie ma, tylko z portfeli i kieszeni ludzi zmuszonych do posługiwania się walutą przez nie produkowaną, zmuszonych przez własne rządy do posługiwania się tą walutą na podstawie przepisów o prawnym środku płatniczym. Ja już nie pamiętam, co jest napisane na banknotach euro. Wiem tylko, że nie są, pamiętam tylko, że nie są przez nikogo podpisane. To jest ciekawe. Nikt nie bierze odpowiedzialności za tę walutę. Wszystkie inne banknoty są podpisane przez skarbnika, przez prezesa banku emisyjnego, euro nie. To jest ciekawe zjawisko. Jedyna waluta na świecie, która nie jest podpisana przez nikogo. Więc ludzie może by na polskich banknotach jest taki napis, że banknoty Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Co to znaczy? Ano to znaczy, że my musimy się posługiwać tą walutą w regulowaniu zobowiązań, na przykład płacić podatki w tej walucie, różne opłaty wnosić, musimy w transakcjach między sobą się tą walutą posługiwać, bo kodeks cywilny zakazuje klauzuli indeksowej, klauzuli walutowej. Rządy nas do tego zmuszają, ponieważ albo są właścicielami banków emisyjnych i dzielą się zyskiem z tego wypłukiwania z naszych portfeli i kieszeni, albo tak jak na przykład w systemie rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych, rząd nie jest właścicielem, bo rezerwa federalna to jest umowa między 12 prywatnymi bankami, ale te 12 prywatnych banków, czy tworzących system rezerwy federalnej, mają przywilej emisji waluty i to już nadany przez rząd. I też rząd ma z tego spore korzyści. Więc rząd, my jesteśmy zmuszeni na podstawie przepisów o prawnym środku płatniczym posługiwać się tą walutą, bo rządy mają z tego korzyść. Ale samo wyprodukowanie takiego pieniądza fiducjarnego jeszcze korzyści bankowi nie daje. Korzyść pojawia się dopiero w momencie wprowadzenia tego pieniądza do obiegu gospodarczego. To znaczy w momencie znalezienia jakiejś osoby fizycznej albo prawnej, która ten pieniądz przyjmie, zaciągnie z tego tytułu zobowiązanie, a to wtedy już go mamy, już musi pracować dla nas aż do śmierci. No i najprostszym sposobem wprowadzenia pieniądza fiducjarnego do obiegu gospodarczego jest pożyczenie go. Banki produkujące pieniądz, no nie trzeba ich namawiać, one same wiedzą, że muszą go komuś wtrylić, bo inaczej nie będą miały z tego nic, prawda? Ludzie lubią mieć pieniądze, bo kto nie lubi mieć pieniędzy, prawda? Zwłaszcza, że pożycza się cudze, oddać trzeba swoje, to już gorzej, prawda? Ale to się cudze, to łatwo. No i wreszcie rządy. O co się troszczą rządy? No żeby nam przychylić nieba, żebyśmy byli szczęśliwi. A kiedy jesteśmy szczęśliwi? No kiedy mamy pieniądze, to wiadomo. Więc wydawałoby się, że ten łańcuch szczęścia jest już całkowicie zamknięty. Gdyby nie jedna rzecz. Otóż są ludzie, którzy pożyczają i nie chcą oddać. No i wtedy mamy problem. Wtedy mamy problem. No bo co z takimi zrobić? Gdyby to ryzyko związane z tak zwanymi złymi długami obciążało tylko banki, no to w pewnym momencie mogłoby się okazać ryzykiem nie do udźwignięcia. Dlatego też w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten kryzys finansowy się objawił w samym początku,
najpierw. W 1938 roku powstała taka instytucja, która w amerykańskim slangu nazywa się Fannie Mae. Nawet ci ludzie, którzy pracują w tej instytucji, tak ją nazywają. Ona oficjalnie nazywa się inaczej, ale tak mówią na Fannie Mae. Ona została założona najpierw jako instytucja państwowa, ale potem została sprywatyzowana, ale nawet jako instytucja prywatna posługuje się pieniędzmi podatkowymi, czyli publicznymi. I zadaniem Fannie Mae jest przejmowanie od banków komercyjnych złych długów, bo jeśli Fannie Mae przejmie od banków złe długi, no to już banki nie są tym ryzykiem obciążone, tylko to ryzyko jest rozłożone na wszystkich podatników, to tam każdy się zrzuci po kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt centów, to nawet, a nawet nie wie, że pokrywa czyjeś długi, to kogo, jak oczy nie widzą, to serce nie boli, więc wydawało się, że wszystko jest bezpiecznie. Tym bardziej, że powstała wkrótce druga taka instytucja, taka sama, na tych samych zasadach działająca, która się nazywa w Ameryce Freddie Mac. Więc jest Fannie Mae, jest Freddie Mac. Wydawało się, że jest bezpiecznie i że oferta kredytowa, że banki produkując pieniądz fiducjarny, mogą rozszerzać ofertę kredytową, żeby je komuś tam wtrybić. Zwłaszcza w zimie kredytu hipotecznego, to rozszerzenie następowało stale. I wreszcie w tych warunkach doszło do tego, do czego musiało dojść w tej sytuacji, że wśród kredytobiorców pojawili się ludzie, którzy znowu po amerykańsku nazywani są ninja. Ninja to jest człowiek, który nie ma pracy, nie ma majątku, nie ma dochodu, ale ma zdolność kredytową. Z czego ta zdolność się bierze, tego nikt nie wie, ale ma. No i takim typowym przykładem ninja jest Murzyn, wyszedł z więzienia, nigdy nie pracował, nie ma domu, jeszcze ma wstydliwą chorobę w dodatku. No i ponieważ jest bezdomny, to bank mu proponuje, chodź tu czarny bracie, damy ci 300 tysięcy dolarów pożyczki, kupisz sobie dom. No to Murzynowi dwa razy nie trzeba powtarzać, wziął kredyt, kupił sobie dom. Bank oczywiście zadbał o swoje interesy, ustanawiając na domu Murzyna hipotekę w wartości 300 tysięcy dolarów. Ponieważ takich kredytobiorców było coraz więcej, ta oferta kredytowa była rozszerzana, to zgodnie z prawem podaży i popytu, ponieważ popyt na nieruchomości gwałtownie rósł, a podaż nieruchomości nie rosła w takim tempie, bo nieruchomości, to Państwo wiecie, jest tyle, ile Pan Bóg stworzył w pierwszym dniu stworzenia. Można tam w górę nadbudowywać, ale to nie idzie w takim tempie, jak rozszerzanie kredytu hipotecznego, które następowało prawie że z szybkością światła. No i zgodnie z prawem podaży i popytu, kiedy podaż nieruchomości nie nadążała za popytem, to rosły ceny nieruchomości. Ceny nieruchomości zaczęły pikować w górę. I dom Murzyna już nie był wart 300 tysięcy, tylko 800, milion. Murzyn stał się milionerem, mimo że nadal był ninja. A w dodatku te hipoteki w miarę wzrostu cen nieruchomości rosła reputacja tych hipotek. One były uważane za murowane papiery wartościowe, najbardziej poszukiwane i banki chętnie brały pakiety tych hipotek jako zabezpieczenie różnych transakcji. Te transakcje zabezpieczone hipotekami czy pakietami hipotek były przedstawiane z kolei jako zabezpieczenie następnych transakcji. Była budowana cała inżynieria finansowa, której podstawą, cała skomplikowana inżynieria, której podstawą była jednak nadzieja, że Murzyn będzie spłacał kredyt. Wszystko się na tym opierało, że Murzyn będzie spłacał, a Murzyn nie spłacał, bo on był ninja, no to skąd? No i kiedy się okazało, że Murzyn kredytu nawet nie zaczął spłacać, bank wszedł w uprawnienia wierzyciela hipotecznego i zabrał Murzynowi dom. Wszystko zgodnie z prawem. Ale bankowi dom jest do niczego niepotrzebny. Bank nie będzie w tym domu mieszkał. Bank musi ten dom jak najszybciej zamienić na gotówkę, żeby znaleźć następnego tam kredytobiorcę, wtrynić mu ten kredyt. No niech on może będzie miał z nim więcej szczęścia. Prawda? Ale nie było komu już sprzedać. Nie było komu sprzedać, bo wszyscy, którzy wzięli
kredyty, to właśnie ich nie spłacali i właśnie banki im pozabierały domy. I na rynku pojawiła się nagle ogromna oferta nieruchomości do sprzedaży, których nie miał kto kupować. Więc znowu, tym razem podaż nieruchomości znacznie wyprzedziła popyt i zgodnie z prawem podaży i popytu ceny nieruchomości zaczęły pikować w dół. A razem z cenami nieruchomości zaczęła w dół pikować reputacja tych hipotek. Bo wartość hipoteki na domu, którego nie można sprzedać, nie wynosi 300 tysięcy dolarów, tylko zero. To są wartość hipoteki na domu, którego nie można sprzedać, wynosi zero. To są tak zwane aktywa śmieciowe. Nic nie warte śmiecie. I kiedy się okazało, że banki w swoich portfelach, w swoich aktywach mają właśnie większość, to są te śmiecie, no to w tym momencie zrobiło się gorąco. W tym momencie zrobiło się gorąco, bo się okazało, że banki są bankrutami. Że banki nic nie mają tak naprawdę. No, jeszcze była nadzieja, że jest Fannie Mae, że jest Freddie Mac, że jakoś sytuacja zostanie opanowana, ale skala zjawiska była taka, że sytuacji opanować się nie dało i 18 września 2008 roku zbankrutował wielki nowojorski bank Lehman Brothers. Miało być bezpiecznie, a okazało się, że nie jest bezpiecznie, bo jak bankrutują tacy giganci, to co mają myśleć o sobie mniejsze pikusie, prawda? No to oni też, jak Państwo wiecie, w takich momentach liczy się refleks. Jak ktoś jest gapa, no to straci w jednej chwili wszystko, co miał. A jak nie jest gapa, no to może coś uratuje. Może, bo to wcale nie ma gwarancji, ale może jak musi się szybko starać. I po bankructwie Lehman Brothers z systemu rezerwy federalnej w ciągu 2 godzin, jak tylko bankructwo Lehman Brothers zostało ogłoszone, w ciągu 2 godzin wyparowało ponad 500 miliardów dolarów. No taka była panika. I oczy całej Ameryki, całego świata nawet, obróciły się na rząd amerykański, żeby coś zrobił. Nikt nie wiedział, co ma zrobić, ale coś, żeby zrobił, bo już nie możemy wytrzymać. Już tak się denerwujemy, że już nie możemy wytrzymać. To jest sytuacja podobna, jak major Sucharski, dowódca obrony Westerplatte, opowiadał Melchiorowi Wańkowiczowi, że 3 dnia oblężenia sztukasy naród przeprowadziły na Westerplatte. No i żołnierze się schowali do schronów, ale te schrony pod bombami całe chodziły i major zauważył, że żołnierzy zaczyna ogarniać panika, bo to taki zamknięty w tych schronach, one się trzęsą i widząc, że panika tu ogarnia ich, kazał im przejść z jednego kąta schronu do drugiego. W tym drugim kącie było tak samo bezpiecznie czy niebezpiecznie jak i w tym pierwszym, ale żołnierze odnieśli wrażenie, że major coś więcej wie niż oni, że nad sytuacją panuje, że wszystko jest pod kontrolą i się uspokoili, o to chodziło. Więc tutaj tak samo, cały świat, a w każdym razie cała Ameryka, no patrzyła na rząd, żeby coś zrobił, żebyśmy już tak się nie denerwowali. Cokolwiek, ale... No i sekretarz skargu, pan Paulson w administracji prezydenta Busha, i on mi się nie zwierza, więc ja nie wiem, co on myślał, ale dopuszczam taką możliwość, że przypomniał sobie takie spostrzeżenie Miltona Friedmana, laureata Nagrody Nobla z ekonomii z 1973 roku, który zauważył, że świat finansów jest nie to, że bardzo podobny, jest taki sam jak alkoholizm. Bo opowiada Milton Friedman, i w jednym i w drugim przypadku najpierw jest nadmiar środków płynnych i euforia, a potem depresja. No to każdy, kto eksperymentował ze środkami płynnymi, powie, że taka kolej rzeczy jest, że depresja się pojawia jak amen w pacierzu następnego ranka. No i potem trzeba jakoś sobie z tym radzić. No i dlaczego tak myślę, że mógł sobie przypomnieć sekretarz skargu to spostrzeżenie Miltona Friedmana? Dlatego, że zastosował remedium, które jest doskonale znane każdemu eksperymentatorowi w Polsce pod nazwą metody clean cleanem. Za dużo pożyczyliśmy, a to pożyczmy jeszcze 700 miliardów dolarów, zobaczymy, może przestanie nas boleć głowa. No i akurat byłem wtedy w Ameryce, byłem bardzo ciekaw,
jaka będzie reakcja opinii publicznej w Stanach na taką no, zupełnie bezczelną próbę obrabowania ludzi z pieniędzy. No i reakcja była, jakże, ale taka, no tak, no trzeba tu opanować sytuację, kryzys, to zgodzi, nie? No i tak się stało. 700 miliardów dolarów rząd wpompował w sektor finansowy, ale głowa wszystkich bolała nawet jakby trochę mocniej. Więc prezydent Bush, zmartwiony szalenie, próbował sprawdzić, jak to działa, to lekarstwo. Okazało się, że sprawdzić tego nie można, ponieważ te 700 miliardów dolarów w ogóle nigdzie nie zostało zaksięgowane. Rozpłynęło się w mieniu oka. No więc następny prezydent Obama zaproponował to w takim razie jeszcze 800 miliardów. Zobaczymy, może ustąpią te objawy straszne. I tu już się reakcja pojawiła. Tu już się reakcja pojawiła, dlatego że niecałe 800 miliardów miało być wpompowane w sektor finansowy, tylko część, a druga część miała być rozdzielona między poszczególne stany, żeby rządy stanowe za te pieniądze pobudzały popyt. I 6 stanów odmówiło przyjęcia tych pieniędzy, a gubernator Teksasu posunął się nawet tak daleko, że powiedział, że jak rząd w Waszyngtonie nadal będzie miał takie pomysły, to Teksas rozważy możliwość wystąpienia z Unii. No, nie zrobiłby tego, bo to druga wojna secesyjna, ale tak powiedział. Dlaczego? Bardzo ładnie to wyjaśnił czeski prezydent Václav Klaus. W ogóle to jest człowiek wyjątkowy na tle tych wszystkich prezydentów, bo on po pierwsze, że ma poglądy, ci inni to nawet jak mają, to starannie je ukrywają, żeby nikt ich nie posądził, że mają jakieś poglądy, a poza tym Václav Klaus nie tylko ma poglądy, ale je głosi odważnie. To tamci i w ogóle nie, i ci wszyscy inni to się wystrzegają tego jak ognia. Jakby jeden się przejębił, to w ogóle nikt by nie zauważył różnicy, prawda? Więc co powiedział Václav Klaus? Ano powiedział, że bardziej się boi niektórych sposobów walki z kryzysem finansowym niż samego kryzysu finansowego, bo to tam jakoś on by się sam rozwiązał. Natomiast pewne sposoby walki z kryzysem finansowym, właśnie takie, mogą doprowadzić do tego, że kryzys finansowy przekształci się w kryzys gospodarczy o charakterze trwałym. No i wtedy jest bardzo poważny problem. Dlaczego tak myślą? No wystarczy, żeby to sobie uświadomić, to wystarczy zadać proste pytanie. Skąd właściwie rząd amerykański wziął 1,5 biliona dolarów, żeby te zastrzyki tam zrobić? A rządy inne, europejskie, też z wyjątkiem jednego. Tylko na mniejszą skalę te rządy europejskie, z wyjątkiem jednego rządu, z wyjątkiem rządu pana premiera Tuska. Ale nie dlatego, że pan premier Tusk jest taki mądry, tylko dlatego, że nie miał pieniędzy. Bo gdyby miał, to by to zrobił. Tym bardziej, że opozycja go zachęcała do tego, żeby zrobił to, co wszyscy, bo jak wszyscy kradną, to my też, prawda? Jasno. Żeby się nie odróżniać od wszystkich. Jaka z tego nauka płynie? No taka, że rząd nie może mieć za dużo pieniędzy, bo jak ma, to zaraz zrobi jakieś głupstwo. Jak ludzie mają pieniądze, to oni takich głupstw nie robią. Z tego płynie wniosek, że to ludzie powinni mieć pieniądze, a rządy tylko tyle, ile tam, jak najmniej. Więc skąd rząd amerykański, podobnie jak inne rządy, wziął te 1,5 biliona dolarów? Odpowiedź jest prosta. Wydrenował je z rentownych gałęzi gospodarki, bo z nierentownych już niczego wydrenować się nie da. Ale tego właśnie nie można robić bezkarnie w nieskończoność, bo jeżeli się będzie drenowało rentowne gałęzie gospodarki i pakowało pieniądze w bankrutów, to te rentowne też zbankrutują. I wtedy właśnie mamy kryzys gospodarczy, bo wszyscy już zbankrutowali, nikt nie ma pieniędzy, jedynym źródłem zasilania dla rządu jest zdarcie skóry z podatników, którzy właśnie po to są, jako ostatnia deska ratunku. I to jest, taki jest mechanizm kryzysu finansowego na świecie, a w każdym razie w znacznej jego części. Spowodowany, jak powiedziałem, odejściem od standardu złota. To była ta pierwszy kamień, który tę lawinę poruszył. A w warunkach polskich na ten mechanizm nakłada się jeszcze, jak mówiłem, pewna polska specyfika. I żeby tę polską specyfikę
lepiej też zrozumieć, musimy znowu cofnąć się w czasie do 6 lutego 1989 roku. 6 lutego 1989 roku rozpoczęło się widowisko telewizyjne pod tytułem Obrady Okrągłego Stołu. To było widowisko przeznaczone dla nas, nam się też coś od życia należy, prawda, na nasze podatki, żebyśmy na własne oczy zobaczyli, jak nasi umiłowani przywódcy strasznie osaczają komucha. Jak komuch osaczony, przyparty do ściany się wije, on rzeczywiście się wił, ale ze śmiechu, dlatego że... Dlatego, że doskonale wiedział, że w miejscach bardziej dyskretnych i w gronie bardziej zaufanych właśnie kładzione są fundamenty ustrojowe III Rzeczypospolitej. Wśród tych fundamentów ustrojowych na przykład taka niepisana zasada konstytucyjna, która w odróżnieniu od tych pisanych, zapisanych konstytucji jest bardzo rygorystycznie przestrzegana. Ta zasada nie jest nigdzie zapisana, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Kto raz ją usłyszał, zapamięta ją aż do śmierci. Zasada ta brzmi: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. To po co to zapisywać? Przeszkadza zapamiętać. I żeby nie być gołosłownym, to przedstawię tę zasadę w działaniu. W grudniu minęło 16 lat, w grudniu ubiegłego roku minęło 16 lat od dnia, kiedy minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski z trybuny sejmowej na oczach całej Polski, bo to było transmitowane przez telewizję, oskarżył ówczesnego premiera, własnego premiera rządu, Józefa Oleksego, o szpiegostwo na rzecz Rosji. No, gorszego oskarżenia nie ma w stosunku do męża stanu. To jest oskarżenie o zdradę stanu, największą zbrodnię, jakiej może się dopuścić polityk. Minęło 16 lat i nikt nie został z tego tytułu pociągnięty do odpowiedzialności. Ja nie wiem, kto powinien być pociągnięty, ale albo Józef Oleksy rzeczywiście był tym szpiegiem, no to dzisiaj powinien być już bardzo starym nieboszczykiem. Albo Józef Oleksy szpiegiem nie był, no to Andrzej Milczanowski powinien dożywać swoich dni w jakimś głębokim lochu, tam wołać de profundis, jęczeć i płakać, prawda, i tak dalej. Tymczasem widzimy, że nic z tych rzeczy. Józef Oleksy jest pełen wigoru i planów na przyszłość, przypomina księżyc w pełni. Niedawno został doradcą ekologicznym pana prezydenta Pomorskiego, tam niejedno mu doradzi. Daj Boże każdemu. Andrzej Milczanowski, no może takiej kariery nie zrobił, ale też krzywdy nie ma, w żadnym lochu nie siedzi. Pisze jakieś tam pamiętniki, no bo świetnie. Więc dlaczego? Ano dlatego my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I przykład z drugiej strony, z odwrotnej strony, pani Barbara Blida. Powstała specjalna komisja sejmowa, której oficjalnym celem było wyjaśnienie okoliczności śmierci pani Barbary Blidy. Nieprawda. Te okoliczności były znane w najdrobniejszych szczegółach od samego początku. Nikt ich nie kwestionował. Przypomnę, do mieszkania państwa Blidu, do domu państwa Blidu, wczesnym rankiem przyjechała ekipa ABW, żeby aresztować panią Blidę. Pani Blida myślała, że wszystko jest wykryte i zastrzeliła się. Okazało się, że niepotrzebnie, ale ona o tym nie wiedziała. Więc wszystko było znane od samego początku, w najdrobniejszych szczegółach. Kto tam wszedł do łazienki i tak dalej, jak to się wszystko odbyło. Więc komisja nie miała już czego wyjaśniać, wszystko było jasne. Nie to zatem było celem działania komisji. Celem działania komisji było wyjaśnienie, kto złamał tę zasadę. Przecież inaczej żeśmy się umawiali. Jak żeśmy się umawiali? My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, a panią Blidę ktoś chciał ruszyć. No to jak to? Jak tak będzie, no to chwieją się fundamenty świata, prawda? To w ogóle już niczego nie można być pewnym. Chodziło o to, żeby znaleźć, wykryć tego sprawcę, tego całego incydentu, przykładnie go ukarać, żeby już na przyszłość, żeby nikt nam nie robił takich niespodzianek z samego rana, bo to przecież do czego to podobne, prawda? No więc, ale to ta zasada
konstytucyjna, ale oprócz tej zasady konstytucyjnej został, i to z naszego punktu widzenia, tu naszych rozważań, jest znacznie ważniejsze, został ustanowiony również wtedy ekonomiczny model państwa, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Ten przymiotnik kompradorski, jak ktoś z Państwa może zetknął się jeszcze z tą politgramotą marksistowsko-leninowską, to pamięta, a pozostałym przypominam, tym przymiotnikiem kompradorskim marksiści, leniści określali tubylców w koloniach, którzy za wzorową kolaborację z administracją kolonialną byli obdarzani przywilejami natury gospodarczej, dzięki czemu tworzyli taką niewielką enklawę bogatych tubylców, których marksiści, leniści z przekąsem nazywali burżuazją kompradorską. Więc kapitalizm kompradorski. Czym się różni od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku w zasadzie decydują właściwości tego podmiotu, który działa. Czy jest pracowity, czy jest pomysłowy, czy jest przedsiębiorczy, czy jest taki rzutki, nie boi się ryzyka, czy ma szczęście, bo może być pracowity i tak dalej, piorun kulisty mu wszystko spali w jednej chwili i nic mu z tego nie przyjdzie, więc jeszcze szczęście trzeba mieć. Ale jak ma te wszystkie właściwości, to przeboruje sobie dostęp do rynku i na tym rynku jakoś tam się uplasuje. Natomiast w kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku w zasadzie decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem w Polsce są tajne służby z komunistycznym PRL-owskim rodowodem. I bardzo wymownym przykładem ilustrującym różnicę między kapitalizmem zwyczajnym a kapitalizmem kompradorskim jest głośny w Polsce, pewnie i tutaj Państwo słyszeli o nim, przypadek pana Romana Kluski. Pan Roman Kluska, przedsiębiorca, przeborował sobie dostęp do rynku, odniósł na nim sukces spektakularny, bo przedsiębiorstwo Optimus było bardzo dobrze notowane i wtedy się okazało, że on do sitwy nie należy. Jakimś cudem tam się przedarł przez te wszystkie bariery, no i w tym momencie został natychmiast z rynku wyciśnięty, ale nie przez konkurencję, bo to by było normalne, takie rzeczy zdarza, tylko przez aparat państwa, który złamał wszystkie prawa przez siebie ustanowione, co w ciągu 10 późniejszych lat się wyjaśniło. Złamał wszystkie prawa przez aparat państwa i to pokazuje, jak rygorystycznie jest ten dostęp do rynku pilnowany. To oczywiście ma swoje konsekwencje. Ten model kapitalizmu kompradorskiego ma swoje konsekwencje negatywne z punktu widzenia interesu narodowego i z punktu widzenia interesu państwowego. Niektórzy powiadają, że nie istnieje nic takiego jak interes narodowy. To przesadzają. Istnieje. Najprościej można powiedzieć tak, że naród ma interes w tym, żeby się rozwijał, a nie zwijał. Każdy normalny człowiek, z wyjątkiem może ludzi o skłonnościach samobójczych, zgodzi się, że lepiej jest być niż nie być. A nawet ci, którzy mają skłonności samobójcze, jak zostaną odratowani, to natychmiast zmieniają zdanie i też mówią, że jednak lepiej być. Jednak lepiej być. Ale żeby być, żeby naród się rozwijał, a nie zwijał, to musi mieć te minimum warunków ekonomicznych do rozwoju, bo jak ich nie ma, to zaczyna się zwijać i nasz naród zaczyna się zwijać. Zilustruję to pewnym wymownym przykładem. Otóż na przestrzeni, jeżeli nie brać pod uwagę emigracji, całkiem zresztą sporej, ale na razie zostawmy to, to liczba Polaków na przestrzeni ostatnich 20 lat nie uległa zmianie. Oscyluje wokół 38 milionów. Ale odsetek dzieci i młodzieży w populacji na przestrzeni ostatnich 20 lat zmniejszył się aż o 10%. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Dzietność kobiet w Polsce, tak jak mnie poinformował pewien demograf z Łodzi, wynosi 1,33. Co to znaczy? To znaczy, że 100 kobiet urodzi 60 dziewczynek, a te 60 dziewczynek urodzi 30 dziewczynek.
bo tak, w taki sposób naród się zwija. Się robi coraz mniejszy ze wszystkimi tego konsekwencjami. No i nasz naród właśnie się zwija. Bo co to znaczy, że odsetek dzieci i młodzieży w populacji spada? No to znaczy, że naród się starzeje. A jak się starzeje, to znaczy, że nie będzie się rozwijał, to będzie wymierał stopniowo, prawda? Więc takie są uboczne konsekwencje kapitalizmu kompradorskiego. Więc jest to szkodliwe z punktu widzenia interesu narodowego, najprościej pojmowanego. Jest on szkodliwy również z punktu widzenia interesu państwowego. Dlaczego? Bo ten przywilej dla sitwy sprawia, że narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystywany w niewielkim stopniu, bo ci, którzy do sitwy nie należą, są usuwani z głównego nurtu życia gospodarczego, który jest zarezerwowany dla sitwy. Te kluczowe segmenty gospodarki z sektorem paliwowym i finansowym na czele są zarezerwowane dla sitwy. Reszta może sobie coś tam dłubać na marginesie, uprzeszkadzać tam szczerością się żyć. Ale rezultat jest taki, że narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystywany w niewielkim stopniu. A konsekwencją tego jest właśnie zwijanie się narodu. I konsekwencją tego jest to, że państwo nasze nie może wytworzyć żadnej siły w żadnym segmencie swojego funkcjonowania z segmentem militarnym na czele. Jest rozbrojone. Dobrze to, jak państwo widzicie, nie wygląda. I społeczeństwo nasze reaguje na kapitalizm kompradorski, bo to już przez 20 lat to można się z tym jakoś oswoić. Reaguje na trzy sposoby. Pierwsza grupa, to tu państwo jesteście jej reprezentantami, widząc, że jest wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego, emigruje. Emigruje i to jest 3 miliony ludzi z punktu widzenia tego narodowego potencjału najbardziej wartościowych. To, żeby w ogóle wpaść na taki pomysł, żeby się to trzeba mieć trochę energii, jakiś nabój energii w sobie tęgi. Państwo ten nabój energii macie. W innych skupiskach polskich, które odwiedziłem, a chyba bardzo dużo odwiedziłem, to się wszystko potwierdza. No i to, że tak powiem, jest, też ma swoje konsekwencje ekonomiczne. Druga grupa nie emigruje, bo nie może, bo nie chce, bo tam różne uwarunkowania temu towarzyszą, ale prowadzi z kapitalizmem kompradorskim wojnę. To nie są ludzie, którzy są wylewni, oni są raczej zamknięci w sobie, nie zwierzają się. Ale także my nie wiemy, jakimi metodami oni tę wojnę prowadzą, ale wiemy, że ta wojna trwa. A wiemy to z takiej informacji, którą co roku ogłasza Główny Urząd Statystyczny. Informuje GUS, że około 30% produktu krajowego brutto w Polsce, a więc tego, co zostało wyprodukowane i sprzedane, bo to jest produkt krajowy brutto, powstaje w szarej strefie, to znaczy w konspiracji przed władzami. Jeżeli ten szacunek nie jest zaniżony, w moim przekonaniu jest, ale nawet jak nie jest, to znaczy, że co najmniej 50% ludzi w Polsce musi w tej konspiracji brać udział. To jest większa konspiracja niż w czasie wojny. I dzięki temu właśnie, dzięki tej konspiracji, gospodarka nasza jako tako funkcjonuje, dostarczając naszemu narodowi, bo to 1/3 gospodarki pracuje w konspiracji, dostarczając naszemu narodowi ekonomicznych podstaw egzystencji. Rządy się odgrażają, to kolejne po kolei, że zlikwidują szarą strefę. Dotychczas żadnemu się nie udało, ale się każdy odgraża. Ja ile razy słyszę takie rzeczy, takie groźby, to mi skóra cierpi ze strachu, ale się pocieszam, że jak partia mówi, że zlikwiduje, to mówi. No? Ale zastanówmy się, co by było, gdyby któremuś rządowi się udało. Otóż prawdopodobnie wystąpiłyby takie jak przy strajku włoskim. Państwo wiecie, strajk włoski polega na tym, że pracownicy nie przerywają pracy, przeciwnie, pracują bardzo skrupulatnie, drobiazgowo przestrzegają wszystkich procedur, wszystkich przepisów ustanowionych niby to dla sprawnego działania instytucji przedsiębiorstwa.
ale skutki strajku włoskiego zawsze są takie same jak zwyczajnego strajku, kiedy ludzie po prostu rzucają robotę. Firma staje, instytucja jest sparaliżowana. To już wiemy, że te procedury i te przepisy na pewno nie są ustanowione dla sprawnego działania, skoro ich przestrzeganie daje taki rezultat. To po co one są? Musimy zapytać, po co one są naprawdę? Ano są naprawdę, żeby utrwalić czyjąś władzę, żeby umocnić jakąś hierarchię, ale nie dla sprawnego działania. To co by się stało, gdyby szara strefa została zniszczona? Gospodarka prawdopodobnie by nie ustała, bo ciśnienie potrzeb życiowych jest potężne. Naród nie rzuci się do morza, nie popełni samobójstwa. Jak Państwo pamiętacie, w czasie okupacji w Generalnym Gubernatorstwie za zabicie świni groziła kara śmierci. Ale kto był na wolności, to rąbankę jadł. Nawet Niemcy z tego korzystali, prawda? Bo tam Hitler tego, ale jeść trzeba, prawda? No, więc ciśnienie potrzeb życiowych jest potężne. Niemniej jednak stworzenie takich potężnych trudności mogłoby wprawić gospodarkę w jakieś paroksyzmy, w jakieś takie turbulencje, które mogłyby zagrozić, zachwiać ekonomicznymi podstawami egzystencji narodu. Więc musimy pamiętać, komu zawdzięczamy to, że gospodarka nasza jako tako funkcjonuje. Nie rządom, które robią wielkie wysiłki, żeby tą szarą strefę likwidować, na szczęście im się nie udaje, tylko tym dzielnym ludziom, którzy tam z dużym ryzykiem osobistym często omijają złe prawo, omijają to głupie prawo. I wreszcie trzecia grupa, która ani nie emigruje, ani nie prowadzi żadnej wojny z nikim, tylko widząc, że jest wypchnięta poza główny nurt życia gospodarczego, coraz natarczywiej prezentuje postawy roszczeniowe. To znaczy, domaga się, żeby rząd ich wziął na swoje utrzymanie. I rząd mówi, proszę bardzo, chodźcie. Problem polega na tym, że rząd na swoje utrzymanie nikogo wziąć nie może, ponieważ rząd nie wytwarza żadnego bogactwa. Bogactwo wytwarza ludzka praca, ale nie rządy. W związku z tym rząd, mówiąc, że weźmie tych ludzi na swoje utrzymanie, używa skrótu myślowego, bo tak naprawdę to może tylko zrobić jedno. Może narzucić obowiązek utrzymywania tych ludzi współobywatelom. I to właśnie robi. I to właśnie robi. I podatki, mimo że wysokie, już dawno przestały na to wystarczać. Już dawno przestały na to wystarczać. I obecnie jedynym sposobem stworzenia iluzji płynności finansowej państwa, nie płynności, tylko iluzji płynności finansowej państwa, jest powiększanie długu publicznego, który zbliża się w szybkim tempie do biliona złotych z szybkością około 10 tysięcy złotych na sekundę. No, godzina ma 3600 sekund, to łatwo sobie policzyć, w jakim to tempie się odbywa. I tutaj już się pojawiają skutki polityczne. Dlatego, że powiększanie się długu publicznego w takim tempie jest dowodem na to, że my tego długu nie spłacamy. My go tylko obsługujemy. My go tylko obsługujemy, to znaczy płacimy oprocentowanie. I jeżeli nie stanie się nic okropnego w tym roku, zakładamy optymistycznie, że się nie stanie, to koszty obsługi długu publicznego są zaplanowane w ustawie budżetowej na 42 miliardy złotych. Deficyt budżetowy jest na poziomie 35 miliardów, a koszty obsługi długu publicznego 42 miliardy. To znaczy, że koszt obsługi długu publicznego obciąża każdego obywatela polskiego kwotą, no, wyższą niż około 1500 złotych, jeśli uwzględni emigrację i tak dalej. To znaczy, że pięcioosobowa typowa rodzina, dwoje rodziców, troje dzieci, musi tylko na obsługę długu publicznego zapłacić jakieś 6-7 tysięcy złotych rocznie. Tylko na to, a przecież są jeszcze inne świadczenia. I to wyjaśnia przyczynę, dla której tak wielu ludzi w Polsce w ogóle nie może odczuć efektów wzrostu gospodarczego. Pan minister Rostowski się chwali, że mamy wzrost gospodarczy 3,5%.
Co prawda błąd statystyczny wynosi 3%, ale powiedzmy, że to wszystko prawda, że on gdzieś się pomylił, że ma rację. No to nawet gdyby był wyższy, to ci ludzie nie są w stanie odczuć efektów tego wzrostu, bo oni nawet nie mogą przez chwilę tego potrzymać, muszą natychmiast to oddać. Komu? Lichwiarskiej międzynarodówce, która pożycza pieniądze polskiemu rządowi, żeby podtrzymać iluzję płynności finansowej państwa. Co robi rząd w zamian? Jakie rząd daje zabezpieczenie, bo to na piękne oczy mu nie pożyczają? Zabezpieczeniem długu publicznego są przyszłe podatki. Rząd zastawia przyszłe podatki. To znaczy, że rząd zastawia, już zastawił dochody obywateli na kilkadziesiąt lat naprzód. Zastawił dochody obywateli na kilkadziesiąt lat naprzód jako zabezpieczenie dla lichwiarskiej międzynarodówki. A podatnicy mają płacić coraz to więcej tytułem obsługi długu publicznego. To jest niewolnictwo. Rządy stwarzają iluzję płynności finansowej państwa za cenę sprzedawania obywateli w coraz to głębszą niewolę lichwiarskiej międzynarodówce. Dlatego, że istota niewolnictwa nie polega na tym, że niewolnik, właściciel swojego niewolnika bije, czy że go przezywa, tam krzyczy na niego i tak dalej. Istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi pracować na swojego pana, czy mu się to podoba, czy nie. Co to znaczy, że musi pracować? Że musi oddawać mu bogactwo, które swoją pracą wytwarza. No to my właśnie jesteśmy w takiej sytuacji. My właśnie jesteśmy, coraz głębiej brniemy w taką sytuację za przyczyną naszych rządów, którzy już, te rządy już nie są naszymi reprezentantami. Oni coraz w większym stopniu stają się naszymi nadzorcami, bo oni nas...